Dzień dobry, widać, słychać, super. No mamy dosyć gorący czas. Pomijam, że dzisiaj jest ostatni dzień podpisywania umów o zarządzanie z małymi pracodawcami. To jeszcze Państwo macie za chwilę waty, dlatego mam nadzieję, że przejdziemy dzisiaj w miarę zgrabnie i szybko. Też widzę, dużo osób pisze, żeby przesłać nagrania, bo nie jest w stanie dzisiaj do nas dołączyć. Także Państwo też dostaniecie, tak jak zawsze, nagrania, prezentacje plus ewentualnie dokumenty, które będziemy omawiać. A jeżeli nie ma na dzień dobry jakichś szybkich pytań i problemów, to mam nadzieję, że możemy rozpocząć. Dzisiaj będziemy mieli gości, osoby, które w jednym z naszych partnerów, czyli TFIS Alliance, zajmują się tematyką właśnie obsługi systemu EPPK, czyli wprowadzania list i tutaj obsługi przede wszystkim osób, które zajmują się generowaniem listy płac, więc mam nadzieję, że w dużej części nam pomogą. Natomiast te rzeczy, które trzeba byłoby na dzień dobry tutaj sobie uregulować. Państwa, mamy taki mechanizm szkoleniowy, który dla Państwa, czyli dla zarejestrowanych biur księgowych, odbywa się w piątki. Dzisiaj jest ostatni, jeżeli chodzi o temat kwietniowy, czyli dzisiaj po raz ostatni widzimy się w kwietniu. Wszystkie rzeczy, które będziemy organizowali, dostaniecie Państwo w przyszłym tygodniu z informacją, jak to będzie wyglądało już na maj, bo na pewno po weekendzie majowym zabezpieczymy dla Państwa informacje na temat wprowadzania list uczestników już do końca, zbierania list osób chętnych na PPK od Państwa pracodawców, ale też w jaki sposób najlepiej pokierować mechanizmem podpisywania umów o prowadzenie, czyli w jaki to ma nastąpić dzień, tak abyście Państwo poradzili sobie i przede wszystkim z zaliczkami na podatki dochodowe i z kwestią tutaj no, braku problemu przy generowaniu listy płac. Dobrze, proszę Państwa, jeżeli nie ma pytań, postarajmy się przejść te rzeczy najważniejsze, tak aby dojść do tej rzeczy kluczowej, czyli na ile możemy tutaj sobie ułatwić pracę, dlatego że, proszę Państwa, mali pracodawcy w większości nie akceptują PPK z wielu powodów. Nie z powodów ekonomicznych, jeżeli chodzi o opłacalność, tylko raczej z powodu i niechęci ilości pracy, która dla nich, według ich, jest z tym związana, czy koniecznością dopłacenia składki do pracowników. Państwo też jako biura księgowe no, są świadomi, że przy takich nawet luźnych rozmowach sami mówicie, że wolelibyście, aby pracodawcy już dali sobie z tym spokój, bo macie wystarczająco dużo pracy. Oczywiście można na jakiś czas gdzieś tam wstrzymać pewne działania, ale to jest tylko kwestia czasu. Widzimy ewidentnie, że pracownicy, którzy dowiedzieli się o PPK, przeliczyli temat, powoli zaczynają się do tego przekonywać, zaczynają przychodzić do pracodawców i zaczynają prosić o ich podłączenie. Mamy już przypadki firm dwu- czy czteroosobowych, gdzie wszyscy pracownicy zdecydowali się na podpisanie PPK. I pewno w tą stronę to pójdzie, dlatego też warto już dzisiaj z wizją końca tak sobie ułożyć pracę, żeby potem nie mieć pracodawców pod tytułem 50 spółek, gdzie każda podpisze w innej instytucji finansowej i dobrowolnie sobie będą podpisywali umowy, nie mając świadomości konsekwencji, jakie przynosi dzień podpisania umowy dla na przykład generowania listy płac czy obliczania podatku, zaliczki na podatek dochodowy. Więc myślę, że warto zmonitorować, zanim pracodawcy, klienci narozrabiają, warto zmonitorować i ten proces im ułożyć, a przynajmniej dać wytyczne, co należy zrobić. Potem będziecie Państwo mieli dużo mniej pracy. Myślę, że to jest coś, nad czym warto się pochylić. Dlatego też dzisiaj najbardziej pochylimy się nad trzecią częścią, czyli kwestii zmian w zatrudnieniu, to z jednej strony, ale przede wszystkim naliczania wpłat, co zrobić z całym procesem, jak sobie tu poradzić z podatkiem, jak wygląda kwestia korekt składek, no i poprosimy, żeby Pani Iwona nam pokazała, w jaki sposób nie bać się podejść spokojnie, otwarcie do systemu EPPK, nie bać się tego, to jest naprawdę proste, nie trzeba żadnych plików generować ze swojego systemu kadrowo-płacowego, można z ręki, przecież Państwa pracodawcy mają często bardzo niewielkie ilości osób, które przystępują do PPK, przynajmniej na dzień dobry, żeby można było je z ręki wpisać. Proszę Państwa, z czego się wziął tak naprawdę problem
może niezrozumienie całego procesu, który, nie ukrywam, gdzieś tam powoduje, że Państwo nie do końca chętnie do niego podchodzą. Proszę zobaczyć, do tej pory komunikacja pomiędzy biurem księgowym a pracodawcami była teoretycznie prosta. Pracodawca albo przekierowywał do Państwa dokumenty lub osadzał je za pomocą skanu czy innej formy w systemach elektronicznych, które Państwo już dzisiaj często posiadacie. Natomiast w momencie, jak wchodzi nam system EPPK, czyli platforma elektroniczna, z którą to pracodawca jak najbardziej może się komunikować i wiele rzeczy tam ze swojej strony osadzać, tak, czyli czy ma pracowników, czy nie, dane, kwestie obsługi, to Państwo oprócz normalnej, tradycyjnej komunikacji z pracodawcą jak najbardziej możecie zrzucić częściowo ze swojej głowy pracę związaną z PPK na pracodawcę, aby on te rzeczy w PPK robił, i do tego Państwa jak najbardziej zachęcamy, albo całkowicie zadecydować po zapoznaniu się z platformą, że jednak wolicie to robić sami. To tak jakbyście Państwo czasami mieli wpuścić do systemu kadrowo-płacowego pracodawców, no wiadomo, że nikt tego nie robi. Mówicie, nie, proszę przynieść dokumenty lub wpuścić je na skan elektroniczny, tak, a my sobie sami to ogarniemy. Z platformą PPK jest to jak gdyby nowa forma współpracy, na którą i Państwo, i pracodawcy mogą mieć dostęp, i warto się na tym zastanowić, w jakim zakresie, aby ta praca nie była skomplikowana, aby sobie nie utrudniać, tylko po prostu platforma jest po to, żeby ułatwić. Na jakim etapie dzisiaj są mali pracodawcy i konsekwentnie biura księgowe, jeżeli chodzi o proces PPK? No przede wszystkim, Państwa, jesteśmy dzisiaj już po podpisaniu umów o zarządzanie, lub raczej powiem w trakcie. Niestety te 500 000 pracodawców ewidentnie zostawiło wszystko na ostatni moment, ale myślę, że to Państwa nie dziwi. Z różnych powodów wiemy, że tak najczęściej bywa ze wszystkimi terminami. Więc tak, dzisiaj jeszcze jest, mówiąc delikatnie i kolokwialnie, mały Armagedon u nas. Telefony się urywają od wczoraj. Non-stop dzwonią Państwa klienci, Państwo pracodawcy, próbując zawrzeć umowę o zarządzanie. Jedna rzecz, którą widzimy, totalny brak edukacji, brak zorientacji w temacie, taki troszeczkę bałagan edukacyjny, jednak zupełnie nie wiedzą, jak to wygląda. Często dostają od Państwa maile, których, umówmy się, po prostu nie czytają. Więc czasami wolą wziąć słuchawkę do ręki i zadzwonić i o wszystko się dopytać. Także dzisiaj robimy ewidentnie jako infolinia PPK. Dobrze, podpiszą tą umowę o zarządzanie. Oczywiście podpisują tylko i wyłącznie te przedsiębiorstwa, które mają chętnych, i to mówimy o mikro, do 9 osób. Natomiast jeżeli już ktoś ma więcej, to bez względu na to, czy ma pracowników, czy nie ma pracowników chętnych do PPK, musi podpisać. Widzimy, że wśród przedsiębiorców jednak ta informacja nie do końca jest zrozumiała. Niestety większość osób, które do nas dzwoni, uważają, że jeżeli nie mają chętnych, to w ogóle nie muszą niczego podpisywać. No tak nie jest. Także jeżeli macie Państwo jeszcze dzisiaj jakieś sygnały, proszę przekierować, bo dzisiaj do 24 przyjmujemy zgłoszenia i generujemy od razu umowy z pełnym kompletem dokumentów. Ja wysyłając zaraz po spotkaniu tą prezentację, dołączę Państwu taki komunikat do załogi, do pracodawców, aby przekierować im ten komunikat, bo albo będą do Państwa dzwonić, o wszystko pytać, albo zadzwonią do nas, no gdzieś zadzwonią. Dobrze, czyli teraz tak, co się będzie działo po podpisaniu umowy o zarządzanie? Przede wszystkim oni muszą odebrać od pracowników decyzję, obojętnie czy tak, czy nie, ale pracownicy jakąś decyzję muszą podjąć. Jeżeli podejmują decyzję na nie, no to muszą odebrać deklarację rezygnacji i albo w formie dokumentów dostarczyć do Państwa, albo w formie informacji. Więc też proszę dać jasny sygnał pracodawcom, co Państwo od nich oczekują. I teraz uwaga, też należy podjąć decyzję, kto będzie sprawdzał, czy te osoby, które złożyły deklarację bądź nie, mają uprawnienia, czy należy im naliczać staż, w jakiej są grupie wiekowej, bo te rzeczy trzeba sprawdzić, zanim wprowadzimy informację do systemu kadrowo-płacowego, że taka osoba chce lub nie chce PPK. W jaki sposób nalicza się staż i licza te uprawnienia, robiliśmy w zeszłym tygodniu, więc jeżeli macie Państwo dostęp do tych materiałów, zachęcam, ale trzeba jasno sobie tutaj powiedzieć, czy ma to zrobić pracodawca, czy będziecie to Państwo
sprawdzali za nich. Bo niesłuszne zapisanie do EPPK też ma swoje konsekwencje. Niesłuszne niezapisanie również, dlatego warto byłoby mieć tutaj jasność. Okej, co robimy w systemie kadrowo-płacowym? No przede wszystkim oznaczamy, kto będzie chciał, a kto nie, po to, żeby system kadrowo-płacowy mógł nam wygenerować listę uczestników. Jeżeli mamy małych pracodawców, którzy mają pojedyncze zgłoszenia do EPPK, nie trzeba generować listy uczestników, można otworzyć system EPPK i to dzisiaj nam pani Iwona pokaże i po prostu z ręki tą jedną czy dwie osoby wpisać. Bardzo ważny element i tutaj widzimy dużą niewiedzę, powiem kolokwialnie, ze strony pracodawców. Termin podpisania umowy o prowadzenie. Proszę Państwa, no najchętniej by, jak dzisiaj podpisują umowę o zarządzanie, jutro by podpisali umowę o prowadzenie. Moment podpisania umowy o prowadzenie będzie wpływał u Państwa na moment potrącenia składki z listy płac. Więc jeżeli teraz oni podpiszą umowę o prowadzenie koło 10 maja, a tak będą podpisywali, bo musi upłynąć termin 10 dni roboczych przerwy pomiędzy umową o zarządzanie a umową o prowadzenie, więc jeżeli wczoraj, dzisiaj większość z nich podpisuje umowy, no to w maju będą musieli podpisać umowę o prowadzenie. To będzie oznaczało, będzie miało wpływ w momencie, kiedy macie Państwo wypłatę pensji, również w maju, będę o tym mówiła dzisiaj w jaki sposób. Potem następuje naliczenie składek PPK od wynagrodzeń i odprowadzanie tych składek do instytucji finansowej. Pracodawcy tutaj oczekują, byście Państwo im podali jaka kwota i na jakie konto. Proszę Państwa, i wracając do tego, jeżeli pracodawca się prawidłowo zaloguje na EPPK, to on widzi tam konto, na które ma wpłacić. Najczęściej może o tym nie wie. Wszyscy pracodawcy, którzy podpisują umowę o zarządzanie, dostają od nas informacje, jak to wygląda, gdzie jest to konto, co należy zrobić, jak się należy zalogować, ale gdyby do Państwa było pytanie, na jakie konto mam wpłacić, należy się zalogować do EPPK i to konto jest tam uwidocznione. Tutaj jeszcze jedna rzecz nam dochodzi w tym momencie, naliczenie zaliczki na podatek dochodowy od składki pracodawcy. Oficjalne przepisy są takie, że mówią, iż nie można naliczyć zaliczki na podatek dochodowy od składki pracodawcy w tym miesiącu, w którym nie ma dochodu, tak? Można to zrobić w miesiącu, w którym jest dochód, ponieważ pierwszą składkę do instytucji finansowej pracodawcy muszą zapłacić w następnym miesiącu po dacie, kiedy podpisali umowę o prowadzenie. Więc jeżeli większość pracodawców podpisze umowę o prowadzenie, tą drugą, w miesiącu maju, to będą musieli zapłacić składki do instytucji finansowej w miesiącu czerwcu. Zatem od pensji wypłaconej w czerwcu będziecie Państwo potrącali zaliczkę na podatek dochodowy od składki pracodawcy. Tak? No takie są przepisy i tak jak gdyby to wytyczne prawidłowo traktują. Oczywiście potem przychodzi też moment na zmianę decyzji, widzimy, że to zaczyna się dziać, czyli najpierw pracownicy, którzy powiedzieli, że nie chcą, decydują się na zawarcie umowy i wtedy warto zmonitorować pracodawców, jeżeli będą mieli kolejnych chętnych, to aby w dobrym, odpowiednim momencie podpisali umowę o prowadzenie. Będę nad tym procesem jeszcze do tego wracała, ja tylko daję tu Państwu sygnał, jakie kroki trzeba będzie zrobić po podpisaniu umowy o zarządzanie u pracodawców, którzy mają chętnych. Bo jeżeli mamy pracodawcę, który ma 15 osób i nikt nie jest chętny, to jak najbardziej tylko i wyłącznie należy zrobić krok pierwszy, czyli odebrać dokumenty pracowników, tak? Oczywiście, że trzeba sprawdzić, czy ktoś nie będzie miał uprawnień za chwilę. Dobrze, to są takie rzeczy, które może troszkę porządkują. Teraz, jeżeli mamy przejść do składek, to tutaj, proszę Państwa, warto rozróżniać następujące terminy. Przede wszystkim, co innego oznacza naliczanie, co innego oznacza pobranie, a co innego oznacza dokonanie wpłat. Naliczanie i pobranie dla ustawodawcy odbywa się w jednym terminie, to jest naliczenie, czyli przygotowanie sobie wysokości składki, która będzie potrącona od danego wynagrodzenia i pobranie tej składki. Odbywa to się zgodnie z ustawą w momencie udostępnienia pieniędzy pracownikowi, czyli w momencie przelania pieniędzy do niego na konto lub wypłaty mu gotówką do ręki. To jest moment naliczenia i pobrania.
tak traktuje to ustawa. Natomiast dokonanie wpłat oznacza przekazanie tych pieniędzy do instytucji finansowej i tu jest, są te dwa elementy, o których mówiłam. Inaczej niestety w innym terminie trzeba płacić pierwszą składkę, a w innym terminie składki kolejne. Pierwszą składkę musimy zapłacić w następnym miesiącu, jeżeli chodzi o datę podpisania umowy o prowadzenie. Każdą kolejną składkę, proszę Państwa, opłaca się płacić w tym dniu, w którym jest wypłata. I w taki sposób zalecenia mogą iść do pracodawców. Idealnie dla Państwa jest, aby pracodawca płacił w dniu wypłaty składkę do instytucji finansowej. No większa część tej składki pochodzi i tak od pensji pracownika, więc on tylko dopłaca 1,5%. Dwie ważne zasady, które tutaj mogą się przydać, czyli jeżeli chodzi o zaokrąglanie, ja wiem, że pracodawcy uwielbiają płacić mniej więcej, czyli jeżeli my im wyliczymy, że to ma być 100 zł i 12 groszy, to on wrzuci 101 zł na wszelki wypadek, tak? Bo najczęściej płaci trochę później, więc zawsze się uzbiera trochę na odsetki. Proszę Państwa, no tutaj tak nie można. To nie jest tak, że pracodawca zapłaci sobie mniej więcej, a potem stwierdzi, że naliczy odsetki, czy dopłaci. Tutaj, ponieważ przelewy będą robili pracodawcy, a kwoty będziecie szykowali Państwo, jeżeli teraz kwestia, w jaki sposób się z pracodawcą dogadacie, kto będzie osadzał właśnie na platformie EPPK informacje o tym, jaka kwota przelewu poszła, tak? Bo trzeba przelać pieniądze do instytucji finansowej i trzeba do instytucji finansowej podać tak zwaną listę składek, czyli za którego pracownika jaka składka. No to wiecie Państwo, generując to sobie systemu kadrowo-płacowego. Więc trzeba z pracodawcą ustalić, kto będzie na tej platformie to osadzał. Szczerze, z doświadczenia, księgowi wolą mieć dostęp do platformy, bo dużo mniej czasu zabiera im zalogowanie się, a jak jeszcze zrobią sobie, że pracodawcy są w jednej instytucji finansowej i logują się za pomocą, tak naprawdę mają scalone te loginy, czyli logują się na jedną platformę i tylko sobie wywołują danego pracodawcę, osadzając listę składkową, to jest to dużo szybsze niż próba przesłania tych list do pracodawców, prośba o zalogowanie się i osadzenie tej listy w EPPK. W sytuacji, kiedy ta lista powinna iść dokładnie w tym samym momencie co przelew i powinna być dokładnie o tej samej wielkości, tak, co przelew, czyli na liście kwota powinna pokrywać się w 100% z kwotą przelewu. Ja o tym mówię, żebyście Państwo sobie, wiedząc o tych informacjach, przemyśleli, jak sobie to ułożyć i właśnie takie wytyczne dali pracodawcom. Dlaczego ja ciągle mówię o tych wytycznych? Na chwileczkę się zatrzymam z Państwem na takiej prostej grafice, która pewne rzeczy fajnie tłumaczy, czyli moment podpisania umowy o prowadzenie jest momentem kluczowym dla płac. Jeżeli pracodawcy w większości podpiszą umowę o prowadzenie w maju, mają ostatni możliwy termin do podpisania, to jest 10 maj. Jeżeli oni podpisali tą pierwszą umowę wczoraj czy dzisiaj, to oni muszą podpisać to 9 lub 10 maja, bo przypominam, musi być ta przerwa. I teraz ważny bardzo moment. Większość małych pracodawców wypłaca pensję tak zwaną metodą opóźnioną, czyli do 10 dnia następnego miesiąca. Więc jeżeli chcecie Państwo sobie tu o jeden miesiąc pracy zaoszczędzić i to uregulować, to proszę dać jasną informację, żeby najpierw wypłacili pensje kwietniowe, czy w kwietniu na końcu, czy na początku maja, czyli zrobili to, ponieważ mamy weekend, do 7 maja, a 10 maja podpisali umowę o prowadzenie. Jeżeli zrobią to odwrotnie lub w tym samym dniu, to należałoby od pensji majowych potrącić składkę PPK. Jeżeli tego nie zmonitorujemy, to będzie niepotrzebny bałagan, tak? Przepis mówi, że każdy element wynagrodzenia podlegający pod oskładkowanie PPK wypłacony w dniu lub po dniu umowy o prowadzenie należy oskładkować. W związku z czym warto byłoby tutaj ten moment zmonitorować, dać wytyczne. Najpierw prosimy w miesiącu maju zapłacić pensję do 7, a w dniu 10 maja, czy tam 8, 9, 10, tak, bo system jak najbardziej w weekend działa, podpisać umowę o prowadzenie. Te rzeczy warto zmonitorować, żebyście Państwo nie mieli potem problemu z korektami czy innymi rzeczami. To jest pierwsza rzecz. Natomiast jeżeli pracodawcy wypłacają pensję na koniec kwietnia, no to mamy już sytuację swobodniejszą, bo na początku maja
podpisują umowę o prowadzenie i pierwsze składki naliczamy dopiero z pensji na koniec maja. Natomiast jeżeli taki jest układ, to wtedy wchodzi nam troszeczkę jeszcze temat związany z zaliczką na podatek. Ja tutaj to od razu powiem, bo nam się przyda. Jeżeli mamy sytuację, że wypłacamy pensję na początku maja, to należy je wypłacić, potem podpisać umowę o prowadzenie i pierwszą pensją, od której potrącimy składki, będzie pensja na początku czerwca. I to jest bardzo dobry wariant, dlatego że będzie to kolejny miesiąc po miesiącu podpisania umowy o prowadzenie, czyli będziemy mogli w tym miesiącu przekazać pierwsze składki do PPK, przypominam, idealnie gdyby szły w tym samym dniu co pensja i ponieważ to będzie właśnie miesiąc dochodu pracownika związanego z PPK, to będziecie Państwo mogli od tej samej pensji spokojnie potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od składki pracodawcy. Więc zmonitorowanie początkowych pensji majowych wpłynie na to, że Państwo nie będziecie mieli absolutnie problemu z naliczeniem składek, czy zaliczki, czy składek PPK z pensji czerwcowych. Ale trzeba to zmonitorować, czyli jasne wytyczne im dać do 7 pensję, od 8 podpisanie umowy o prowadzenie. Natomiast jeżeli jest sytuacja taka, że pensje są wypłacane na koniec maja, to ponieważ nie można w maju przekazać pierwszej składki do instytucji finansowej, bo było podpisanie umowy o prowadzenie, tą składkę pierwszą trzeba będzie przekazać w czerwcu i od pensji czerwcowych powinno się potrącić zaliczkę na podatek dochodowy. Bardzo wielu księgowych mówi, ale nasz system kadrowo-płacowy nie pozwala od pensji wypłaconej w maju i naliczonej podatki na zaliczki na podatek dochodowy przenieść i potrącać kawałek tej zaliczki w czerwcu. Proszę Państwa, dwa rozwiązania. Proszę zadecydować samodzielnie, z którego chcecie Państwo skorzystać, ja tylko mówię to, co robią inni księgowi. Część pracodawców na własne ryzyko mówi, proszę potrącać zaliczkę na podatek dochodowy w maju, bo innej możliwości nie ma i będziemy mieli sytuację zbyt wczesnego potrącenia zaliczki na podatek dochodowy. Ale taką decyzję podjęła część pracodawców lub niestety ręcznie naliczać ją w czerwcu. Ja zwracam uwagę na tą sytuację, no jeszcze jedynym wyjściem jest wypłacenie pensji za maj, nie ostatniego maja, tylko 1 czerwca. To jest też rozwiązanie, bardzo dobre. Tak, jeżeli oczywiście pracodawca może to zrobić, że nie wypłaca 31 maja, tylko wypłaca we wtorek 1 czerwca, wówczas mamy taką samą sytuację, czyli w czerwcu zaraz przelewa pieniądze do instytucji finansowej, od czerwcowej pensji możecie Państwo spokojnie naliczać zaliczkę na podatek dochodowy od składki pracodawcy. Nic nam się tutaj nie miesza, więc zwracam uwagę na ten drobny fragment, który jeżeli zmonitorujemy, może być naprawdę bezproblematyczny w tym momencie. Państwa, dzisiaj będziemy mówić o tym, że są tak zwane platformy, na które warto wejść, się zalogować, zrobić sobie dostęp, nadaje te dostępy pracodawca, dlatego że te platformy są tak naprawdę oknem na świat i zorientowaniem się, co się dzieje w firmie, jeżeli chodzi o pracowników i nie ma problemu, jeżeli chodzi o kwestie tutaj no, monitorowania tych spraw, tak? A wiele spraw monitoruje się z poziomu systemu kadrowo-płacowego. Państwa, mamy dzisiaj 19 firm, które oferują PPK. Dla tych 19 firm pracują te 4 firmy informatyczne, to są tak zwani agenci transferowi. Macie Państwo tutaj zaznaczone, ponieważ w biurach księgowych będziecie Państwo mieli pracodawców z bardzo różnymi instytucjami, więc jeżeli będziecie chcieli Państwo dodzwonić się do agenta transferowego, który odpowiada za ewentualne tutaj kwestie druków, osadzania, logistyki, takiej IT, jeżeli chodzi o danego pracodawcę, to macie Państwo nazwy tych agentów, bo pracodawcy z reguły nie znają telefonu do agenta transferowego, nawet nie wiedzą, kto jest ich agentem transferowym. Oni bardziej kojarzą firmę, którą wybrali. Więc za pomocą tej ściągi możecie Państwo sobie łatwiej mieć dostęp do tych agentów transferowych. I teraz tak, wszystkie systemy wyglądają podobnie. Oczywiście, że idealnie byłoby mieć jeden system, jednego chociaż agenta transferowego, lub idealnie byłoby mieć jedną instytucję finansową, ale nie zawsze mamy taką możliwość zmonitorowania. Dzisiaj pani Iwona, która jest, poprosiła mnie z firmy Saliens, który jest obsługiwany przez agenta transferowego PKO FS,
w związku z czym osoby, które obsługują PZU czy PKO z żuberkiem, będą jak najbardziej miały dokładnie takie same widoki i takie same mechanizmy, znaczy bardzo podobne, tak? One może nie są idealne, identyczne, ale jak gdyby układ jest podobny. Więc to jedynie możemy tutaj dla Państwa zrobić. Pani Ania, wypłaty na koniec miesiąca, a płatność składek PPK do 15 miesiąca następnego nie stanowi wykroczenia? Nie, Pani Aniu, to nie jest wykroczenie, jak najbardziej można tak zrobić, tylko proszę zobaczyć, co się dzieje. Jeżeli będziemy robili wypłaty do końca miesiąca, tak, powiedzmy na koniec maja jest wypłata, spokojnie i załóżmy, że o, to może na koniec czerwca, jak już jesteśmy tam w którymś miesiącu, na koniec czerwca jest wypłata, i spokojnie można do 15 lipca, czyli do 15 następnego miesiąca zapłacić składki PPK do instytucji. I tak ustawa mówi, że jest to ostateczny termin do zapłacenia tych składek. Tylko, że może nie do końca ustawodawca wprost napisał, że jeżeli skorzystamy z faktu, że opłacamy to w następnym miesiącu, do czego mamy prawo, to narozrabiamy sobie trochę w systemie kadrowo-płacowym, dlatego że dochód pracownika następuje w miesiącu, w którym nastąpił przelew do instytucji finansowej. Czyli zobaczcie Państwo, co się dzieje. Pracownik tu zarobił 1000 zł, składka została potrącona, została zapłacona w lipcu, w związku z czym to lipiec jest miesiącem dochodu, czyli prawidłowo nie powinniśmy od pensji tej potrącać zaliczki na podatek dochodowy, tylko od pensji lipcowej. Ale pensja lipcowa może już nie wynosić 1000, tylko 1300, 1100, 980. Ja na jakimś prostym przykładzie po prostu tylko mówię. W związku z czym składka pracodawcy, od której musimy naliczyć zaliczkę, pochodzi na podstawie wyliczenia pensji czerwcowej. Przypominam 1,5%. Więc jeżeli będziecie Państwo chcieli zaliczkę od tego dochodu, tak, bo dochodem dla pracownika jest 1,5% jego pensji brutto, którą pracodawca przekierował na jego konto PPK. I zaliczkę na podatek dochodowy od tego dochodu mamy potrącić pracownikowi w lipcu od innej pensji. Nie każdy system kadrowo-płacowy na to pozwala. Dlatego jeżeli mamy Państwu podpowiedzieć, to lepiej byłoby przyjąć zasadę, że w dniu wypłaty pensji pracodawca robi od razu przelew do instytucji finansowej, w związku z czym w tym samym dniu jest dochód pracownika, w związku z czym możecie Państwo od właśnie tej pensji, od której była naliczona składka pracodawcy, naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od składki pracodawcy i to wszystko będzie wtedy prawidłowo. Skorzystanie z przywileju późniejszego opłacenia składki, przepraszam za kolokwializm, no, rozrabia w mechanizmach naliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Ja rozmawiałam na ten temat do zmęczenia z PFR-em i oni powiedzieli jedno, co systemy kadrowo-płacowe mają się dostosować do wymogów ustawy, ma prawo pracodawca zapłacić do 15 dnia następnego miesiąca. Więc Pani Aniu, można, tylko ja uprzedzam i pokazuję na przykładzie, jaka jest tego konsekwencja. Ponieważ część składki, ta większa część składki do instytucji finansowej i tak pochodzi z pensji pracownika, więc pytanie, czy nie lepiej byłoby dać jasny sygnał pracodawcy, że prosimy o zapłacenie składki do instytucji finansowej w dniu wypłaty pensji. Macie Państwo naprawdę mnóstwo pracy z głowy. To jest dobra podpowiedź. Proszę pomyśleć, czy nie warto byłoby z tego skorzystać. Państwa, wracając do EPPK, bo chciałabym tutaj powoli Pani Iwonie oddawać głos, mamy tak, w każdym PPK, czyli każdy agent transferowy, tak, ma system elektroniczny, który udostępnia pracownikowi, udostępnia pracodawcy i jak najbardziej z tego systemu mogą korzystać biura księgowe, tak, czy biura rachunkowe. I teraz tak, najczęściej EPPK jest złożone w takich 6 obszarach, gdzie mamy obszar, to są albo w postaci takich kafli, generalnie w te obszary należy je przejrzeć, zobaczyć, co tam w nich jest i zorientować się, jakie tematy można w nich załatwiać. To, co księgowość najbardziej interesuje, to są pracownicy i wpłaty, czyli w panelu, w kaflu pracownicy będziemy robili wszystkie sprawy związane z pracownikami, we wpłatach wszystko to, co jest związane ze składkami. Są również inne obszary, ja tu Państwu napisałam, czym te obszary się zajmują i jakie rzeczy możemy tam załatwiać. Zobaczcie, w kaflu pracownicy przede wszystkim mamy tutaj albo
osadzamy listę uczestników, albo z ręki tych uczestników wpisujemy lub nanosimy zmiany. Wpłaty, tu trafia przede wszystkim lista składkowa lub z ręki wpisane kwoty, składek, które do tych pracowników będą, w imieniu pracowników będą kierowane. Pozostałe kafle, zlecenia służą głównie do tego, aby tutaj pracodawca mógł realizować zmiany, które następują lub rzeczy, które się dzieją związane z rotacjami. Tu mamy raporty, czyli komunikacja tak naprawdę osoby generującej płacę z instytucją finansową, tak? Na tym kaflu wymieniamy raportami, składamy raport, że coś się zadziało lub odbieramy raport w drugą stronę, że instytucja informuje nas, że nie wiem, pracownik na przykład zrezygnował z PPK i nie należy więcej na to konto kierować składek, bo on wcale nam o tym nie musi powiedzieć. Mamy kafel dokumenty, gdzie mamy różnego rodzaju deklaracje, wnioski i tam są też umowy, które podpisuje pracodawca, więc jeżeli chcemy zobaczyć, że on to podpisał, w tym kaflu będziemy widzieli. No i osoby uprawnione. Są osoby, które podpisują umowę i one najczęściej już więcej nie zaglądają na EPPK, natomiast są tak zwani administratorzy. Dzisiaj my przyznajemy rolę administratora w 99% osobie, która podpisuje umowę, bo to są małe przedsiębiorstwa, małe spółeczki, gdzie tak naprawdę prezes czy zarząd, czy osoba wyznaczona robi wszystko i ten administrator ma możliwość nadania uprawnienia właśnie dla Państwa w momencie, kiedy będzie miał chętnych na PPK, to warto, abyście Państwo mieli tam wgląd. W innym przypadku będziemy ciągle do nich dzwonić i o coś pytać. To też nie ma sensu. Okej, teraz tak, przejdźmy do ostatniej rzeczy, którą chciałam jeszcze załatwić, zanim tutaj z Panią Iwoną porozmawiamy, bo może będzie łatwiej. Może Państwa zainspiruje to do zadawania pytań, dlatego że mechanizm przelewu na konto PPK powinien być tożsamy z przesłaniem informacji o wysokości tego przelewu na EPPK, na platformę. I teraz niestety musi być dokładnie taka sama kwota przelewu, jak kwota podana na platformie. Jeżeli będzie rozbieżność, będzie trzeba wyjaśniać i różni agenci transferowi te rozbieżności wyjaśniają. Pracodawca, który będzie robił przelew, powinien wpisać numer listy, której dotyczy wpłata. Te wszystkie dane będzie, konto ma na platformie, ale numer listy, której dotyczy wpłata, to musicie Państwo dać pracodawcy. Pani Justyna, czy to uprawnienie jest nadawane wyłącznie przez wpis, czy musi być jakiś pełnomocnik to dołączyć? Znaczy tak, nie, pracodawca może po prostu zgłosić imię, nazwisko księgowego, numer telefonu i adres mailowy, dlatego że jeżeli macie Państwo umowę jako biuro księgowe z pracodawcą, które upoważnia Was do obsługi spraw związanych z kadrami i płacami, a składka PPK jest ewidentnie z tym związana, inaczej by była tylko sytuacja, gdyby pracodawca poprosił Państwa jako księgowych, podpiszcie za nas umowy. To do samego podpisania umów warto byłoby mieć takie upoważnienie, natomiast poruszanie się po tym systemie, i tak Państwo znają dane pracowników, tak? W systemie PPK będą tylko dane uczestników, nie pracowników. I tu jak gdyby też uprzedzam, żeby tam absolutnie nie osadzać list płac czy list pracowniczych, tam tylko i wyłącznie powinny być widoczne dane uczestników PPK, więc nie ma do tego potrzeby żadnego dodatkowego upoważnienia, pracodawca wchodzi w system i nadaje upoważnienie, może Pani Iwona dzisiaj pokaże, ale jak gdyby te rozbieżności są istotne. Teraz tak, ja nie będę omawiała korekty wpłat do PPK w tej chwili, ja poproszę, spróbuję zaraz Panią Iwonę wywołać. Odblokuj mikrofon, przypisz rolę prezentera, zaraz będziemy. I odblokuj kamerę. Zaraz spróbujemy, czy się uda. W Click Meetingu jest różnie. O, już widzimy Panią Iwonę. Znaczy widzimy, że już jest prezenterem. Ale spróbuję się z nami połączyć. Ja poproszę Panią Iwonę, żeby... O, jest Pani Iwona. Dzień dobry, widać mnie i słychać. Tak, bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. Dzień dobry wszystkim. Iwona Malec-Salin z TFI.
Ja Wysaniec zajmuję się właśnie obsługą PPK i na co dzień kontaktuję się z pracodawcami, właśnie z naszym agentem transferowym, jeśli chodzi o obsługę PPK. Też prowadzimy szkolenia dla pracodawców z właśnie do obsługi naszego systemu, także zapraszam Państwa, żeby do takie szkolenie się zapisać i wtedy też poznać wszystkie niuanse naszego systemu. Teraz, czy od razu przechodzimy do zaprezentowania, tak, żeby nie zajmować czasu niepotrzebnie? Tak, ja myślę, że pokażmy. Ja najpierw bym pokazała Państwu, jak w kilku krokach wygląda przejście przez umowę o prowadzenie, czyli tą umowę, którą pracodawca zawiera dla pracowników, którzy są chętni do przystąpienia do PPK, i elementem tej umowy jest właśnie dodanie pracowników do listy uczestników. Ja tutaj spróbuję udostępnić Państwu ekran. I teraz jak przełączę się na inne okno, to pytanie, czy będzie to widać? Widać? Tak. Dobrze. To już się loguję na konto, żeby nie przedłużać. W naszym systemie każdy administrator, czyli każda wskazana osoba do kontaktu, otrzymuje swój indywidualny login do systemu i każda ta osoba z założenia ma te same uprawnienia, czyli pełne. Można później zarządzać tymi uprawnieniami, czyli dla kogoś je ograniczać do poszczególnych funkcjonalności systemu. I jak mamy zawartą umowę o zarządzanie, to po zalogowaniu w systemie administrator widzi taki komunikat, że umowa o zarządzanie jest podpisana, ale nie ma jeszcze tej drugiej umowy, czyli umowy o prowadzenie, i możemy ją rozpocząć. Mamy na wstępie informacje o danych pracodawcy. Na tym ekranie tylko uzupełniamy liczbę wszystkich zatrudnionych u danego pracodawcy, czyli to nie będzie liczba osób, które zgłaszamy do PPK, tylko tych, którzy u pracodawcy danego są zatrudnieni. I tu mamy ekran, który jest przy umowie o prowadzenie najważniejszy. Tu właśnie będziemy dodawać naszą listę pracowników. I tutaj ja pokażę Państwu właśnie, jak wygląda dodanie pracownika poprzez wypełnienie formularza. Musimy oznaczyć płeć, wpisujemy imię pracownika, numer PESEL jest daną wymaganą. Źle wpisałam, przepraszam. Zmieniło mi płeć, no ale już zostawię tutaj, może Jan wpiszemy, żeby było. Przepraszam, a dokument tożsamości nie jest wymagany do zgłoszenia pracownika, także jeżeli Państwo w systemach tych danych nie macie, od pracowników nie są zbierane, to nie ma problemu, zgłoszenie pracownika do nas przejdzie. Jeżeli w systemach kadrowych są nadane jakieś unikatowe numery dla pracowników, można je tutaj podać jako ID pracownika. Data obowiązku nie jest polem wymaganym, data zatrudnienia również. Jeśli nie ma w umowie o zarządzanie informacji o składce dodatkowej finansowanej przez pracodawcę, też nic tu nie uzupełniamy. Jeśli nie ma deklaracji ze strony pracownika, że chciałby dodatkowo poza tą podstawową składką finansować jeszcze składkę dodatkową, też tu zostawiamy puste pola i musimy uzupełnić adres zamieszkania pracownika. Pole ulica będzie polem wymaganym, więc w sytuacji, kiedy w adresie by nie występowało uczestnik mieszka w małej miejscowości, przepisujemy tutaj po prostu nazwę miejscowości. Mamy jeszcze możliwość wskazania adresu e-mail i telefonu komórkowego pracownika. Jeśli Państwo posiadacie takie dane, warto je do nas przekazać z tego względu, że wtedy pracownicy dostają od nas dane do logowania w serwisie internetowym dla uczestnika, i tam uczestnik po zalogowaniu będzie miał dostęp do wszystkich informacji o swoim koncie PPK oraz możliwość składania zleceń. Także to też ogranicza z jego strony później pytania do pracodawcy, a ile ja mam tam środków, a czy są dla mnie odprowadzane wpłaty. Wtedy po prostu tych pytań nie ma.
jedno pole jednak się tutaj nie zgadza. Dobrze, dodaj. Poszło. I tak wygląda dodanie pracownika. Jak mamy dodać kolejną osobę, klikamy dodaj pracownika i wypełniamy dane kolejnej osoby. I tak jak utworzy nam się lista osób, które chcieliśmy zgłosić, klikamy zapisz, przejść dalej. Też możemy podłączyć dane w pliku. Muszę usunąć dane. Mamy okienko dodaj pracowników z pliku i tu udostępniamy też możliwość pobrania szablonu pliku. Ten szablon jest uzupełniony danymi przykładowymi, także od razu widzimy, jakie dane są niezbędne do zgłoszenia pracownika i tutaj musimy podłączyć nasz plik. Klikamy dodaj i mamy już tutaj dodaną listę pracowników. Tak, czyli dwie możliwości. Jeżeli do takiej listy dodanej z pliku chcielibyśmy dodać jeszcze kolejną osobę, tutaj możemy jeszcze otworzyć formularz i dopisać do tej listy kolejnego uczestnika. Jeśli nasza lista jest już kompletna, zapisujemy, przechodzimy do kolejnego kroku umowy. Tu musimy potwierdzić, kto podpisze tą umowę. I w przypadku podmiotów tych pozostałych, najmniejszych, mamy tylko zablokowaną możliwość na zawarcie umowy przez SMS, czyli nie ma tutaj opcji na wydruk, podpis kwalifikowany. Wszystkie umowy idą tylko tym trybem SMS-owym. Zaraz powiem, co to oznacza. Tu musimy tylko potwierdzić, że osoba podpisująca jest upoważniona do podpisania umowy w imieniu pracodawcy, czyli jeśli by na przykład była sytuacja, że ktoś z biura księgowego podpisuje tą umowę, to wtedy powinniście Państwo zadbać, żeby było pełnomocnictwo do wykonania takiej czynności. My dysponujemy oczywiście wzorem takiego dokumentu, więc gdyby była taka potrzeba, możemy się nim podzielić. I tu mamy informację, że umowa jest prawie gotowa do zatwierdzenia i w momencie, kiedy zakończymy ją w systemie, na adres e-mail osoby wskazanej do podpisania umowy wysłany będzie link aktywacyjny, na który taka osoba klika, wchodzi do systemu i musi potwierdzić umowę i ją podpisać. Sam tryb podpisania umowy wygląda identycznie jak przy umowie o zarządzanie, więc to będzie tylko powtórzenie tego procesu, który już ta osoba przeszła. Dobrze, to ja mam pytanie, bo może tak być, że biuro księgowe tylko i wyłącznie wpisuje nazwiska i dane pracowników, dochodzi do tego momentu i jeżeli do podpisania umowy był wyznaczony adres mailowy i numer telefonu komórkowego pracodawcy, to on dostaje informację, że umowa gotowa do podpisania. Nie trzeba dzwonić, nie trzeba zawiadamiać. Dokładnie tak, dokładnie tak, czyli osoba, tak zwany administrator, czyli osoba albo ze strony pracodawcy, czyli na przykład właściciel firmy, czy inna osoba, którą on wyznaczył jako osobę do kontaktu w naszym systemie, czyli ta osoba, która ma login, może być to też pracownik biura księgowego, który ma dostęp do naszego systemu, może przejść rejestrację wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie, czyli to, co teraz pokazuję, a sam właściciel firmy, czy prezes firmy dokona podpisania umowy. Czyli jeżeli myśmy wprowadzając umowę o zarządzanie wprowadzali prezesów czy właścicieli jako dane kontaktowe czy administratorów, to teraz po podpisaniu tych umów wystarczy, że oni nadadzą dadzą dostęp księgowym. Księgowy osadza listę osób i daje znać w systemie, właściciel podpisuje. A właściwie, jeżeli właściciel ma jedną osobę, to on może sam to zrobić i też nie ma problemu w tym momencie. Dokładnie, tylko przy musi czym się zalogować i tak, i przy czym i tak biuro księgowe musi mieć informację, którzy pracownicy są uprawnieni, znaczy którzy są uczestnikami, bo musi to oznaczyć w liście płac. Więc albo dzisiaj pracodawca da informację do biura księgowego, że pan Jan i pani Kasia są uprawnieni i osadzi to na platformie, jak zapomni dać informacji, a osadzi na platformie, to i tak księgowy będzie widział to z platformy, kto jest uczestnikiem. Więc tu fajnie by było, gdyby udało się nam dotrzeć do pracodawców, żeby dali dostęp do biur księgowych i albo podali nazwiska osób, które są uczestnikami, albo sami osadzili tę informację na platformie. Co widzieliście Państwo, jest uważam bardzo proste, dopisanie, kto jest uczestnikiem PPK. Tak, tu jeszcze jeśli chodziłoby o dodanie osób do kontaktu, to po zawarciu umowy o zarządzanie,
Jak się zalogujemy do systemu, pojawił nam się ten komunikat, że możemy rozpocząć umowę, ale też tam jest poniżej taka informacja, że możemy dodać i wtedy będziemy mieli ten ekran, który teraz widzimy i tu mamy osoby powiązane i jak tu wejdziemy, to administrator będzie mógł dodać kolejną osobę do kontaktu. Ale to już... Adres e-mail, telefon komórkowy i taka osoba otrzyma od nas też dostęp do systemu. I to chciałam powiedzieć, że to już powinni zrobić pracodawcy. Tak, jeżeli tylko na starcie tylko pracodawca był wskazany jako administrator systemu, to on musi się zalogować i może dodawać kolejne osoby. Super, to ja tylko mam prośbę o odpowiedź Iwonka na to pytanie, pani Ani. Nie można podawać dowodów osobistych w przypadku osób obywatelstwa polskiego, jest to dana nadmiarowa. Dlatego powiedziałam, że tych dowodów my nie wymagamy od państwa, także formularz bez wypełnienia tych danych do nas przechodzi. My z kolei jako instytucja finansowa mamy też swoje regulacje, które nas obowiązują i nam docelowo do kontaktu, do składania zleceń przez pracowników będzie niezbędna informacja o dokumencie tożsamości, ale to już ją na przykład pozyskamy od uczestnika w momencie, kiedy będzie składał dyspozycję. Czyli idealnie by było, gdyby pracownik przekazał adres mailowy i numer telefonu do instytucji finansowej. Tak, jeśli jest taka możliwość, państwo są w posiadaniu takich danych, to te dane ułatwiają pracownikowi po prostu wejście do tego systemu. Inna opcja w naszym przypadku jest taka, że uczestnik dzwoni na naszą infolinię i tam zamawia, zgłasza dodanie adresu e-mail i telefonu komórkowego do swoich danych, ale wtedy my mu pocztą wysyłamy na jego adres do korespondencji dane, taki kod do potwierdzenia zmiany danych i on dopiero jak otrzyma ten kod, odzwania na infolinię, potwierdza tym kodem ustanowienie tych danych kontaktowych, więc to jest taka wydłużona ścieżka, a jeżeli idzie to przez państwa, to przy umowie o prowadzenie, czy później po jej zawarciu, to po prostu jest to kwestia podstawienia nam takiego zlecenia ze wskazaniem. Mhm. Jeszcze mogę państwu oczywiście pokazać, jak wygląda panel już po zawarciu umowy. Będą te kafelki, o których tutaj... To może pokaż szybciutko właśnie, jak to wygląda. To są te kafelki właśnie, które pokazywaliśmy tak naprawdę. Mamy listę pracowników, pod tym kafelkiem kryje nam się lista naszych uczestników, których mamy zgłoszonych do PPK. Jeśli jacyś zgłoszeni uczestnicy złożą deklarację rezygnacji, taką rezygnację państwo nam odnotowujecie tu w systemie i wtedy taka informacja jest widoczna na liście. Tutaj jak klikniemy, dodajemy kolejne osoby, czyli jeżeli mamy do zgłoszenia kolejnego pracownika już po zawarciu umowy o prowadzenie, to tylko dodajemy go do listy pracowników. Mamy tutaj też ten formularz do zgłoszenia danych pracownika. I taki pracownik wchodzi nam na tą listę i jego konto po przetworzeniu uzyskuje status aktywny. Mamy kafelek wpłaty, w tym miejscu są podstawione listy wpłat i właśnie w naszym systemie możecie państwo też utworzyć listę wpłat. Potwierdzamy tutaj, jakiego miesiąca dotyczy dana lista. Tu jak klikamy, mamy nazwisko uczestników, dla których możemy przekazać wpłaty. I jeśli mamy gotowe wyliczone wpłaty, to je tylko po prostu wpisujemy. Jeżeli wpłat dodatkowych nie ma, wpisujemy zera. Jeżeli byłoby obniżenie wpłaty podstawowej pracownika, tutaj odznaczamy taką informację, zapisujemy i możemy dodawać kolejną osobę i tak tworzyć tą listę w systemie. Tu jeszcze mamy kalkulator wpłat, czyli jeżeli system nam nie przeliczył wpłat, to nasz system może państwa w tym wesprzeć i trzeba tylko podstawę, od którego wyliczamy wpłatę, wskazać, klikamy oblicz i system nam przelicza wysokości wpłat. Także mamy dwie drogi, wpisujemy gotowe wartości wpłat albo posługujemy się tym kalkulatorem. Zatwierdzamy naszą listę i tu nam się tworzy takie podsumowanie. Mamy kwotę, na jaką ma pracodawca dokonać wpłaty, numer listy, jaki powinien być wskazany w opisie przelewu i rachunek bankowy dla danego pracodawcy. Już pokazuję, gdzie on jest w systemie też widoczny.
Tutaj przy danych pracodawcy, niezależnie gdzie klikniemy w systemie, mamy zawsze dostępny numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat. Dobrze. I tu jeszcze mamy na liście widoczne szczegóły. Też to podsumowanie listy wpłat, jak wejdziemy w więcej, możemy wygenerować taki dokument PDF z tą właśnie zawartością z podsumowania i na przykład taką informację, gdybyście to Państwo w systemie stawiali listę, wysłać do pracodawcy na taką kwotę, taki opis, proszę zrobić przelew, tak? Czyli macie Państwo te najważniejsze informacje. Czyli mamy listę pracowników wpłaty, zlecenia też przez ten system wszystkie można przekazywać. W zakładce dokumenty będziemy mieć dostęp do informacji o umowach, czyli tutaj podgląd w dokumenty. Tu mamy linki do podręcznika dla pracodawcy, to jest taki dokument z opisem funkcjonalności tego systemu. Link do formularzy zleceń PPK, tu mamy wzory deklaracji rezygnacji, wznowienia wpłat, zmian składek, czyli wszystkie formularze, jakie są potrzebne do obsługi PPK. I też mamy taki krótki dokument wskazujący na obsługę PPK, czyli najważniejsze elementy, jakie poszczególne czynności wykonujemy w systemie i w jakich terminach. Tak, starałam się szybko w pigułce to pokazać. Mam nadzieję, że pokazałam Państwu, że nasz system jest naprawdę prosty, intuicyjny, więc nie ma się co go obawiać, tak? Wszystkie funkcjonalności tak naprawdę, czy zlecenia, czy pliki, wszystko, co możemy zrobić plikiem, możemy też zrobić ręcznie w systemie, także nie ma tutaj ryzyka, że jeżeli w systemie by nie opłacało się generować plików albo nie było takich możliwości, takie rzeczy możemy wprowadzić po prostu ręcznie do systemu. Dobrze, ja Iwonce teraz zabrałam Iwonkę, zabrałam Iwonkę z widoku, oj, tylko sobie wrócę do swojej prezentacji. Iwona, bardzo Tobie dziękujemy, ja myślę, że tutaj Państwo może zainspiruje Was do tego, że zobaczymy, zobaczcie Państwo, warto skumulować pracodawców na jednej firmie, bo wówczas ta jedna platforma będzie nam służyła do obsługi wszystkich, przez co będzie nam łatwiej na tej platformie poruszać się i warto wtedy sobie pomyśleć, czy po prostu wprowadzamy dane i zostawiamy dane na platformie, sobie wtedy sam pracodawca z tej platformy ściąga potrzebne rzeczy, czy osadzamy dane, generujemy mu PDF-a z informacją, tyle zapłacić na to konto z takim tytułem. Można tutaj sobie tą szalę działań przesunąć, czy bardziej w stronę swoją i mieć pełny monitoring, czy bardziej w stronę pracodawcy i on będzie to wszystko robił, to jest decyzja po stronie Państwa. Na pewno łatwiej obsługuje się, mając jedną platformę dla wszystkich pracodawców. Ja tylko przypomnę, że Pani Iwona robi szkolenia i te szkolenia do Państwa i my wysyłamy, no my wysyłamy szkolenia różnych instytucji do różnych biur, tak jak Państwo mają do tego dostęp, ale też wysyłają same instytucje finansowe z terminem, z linkami. Zachęcam, zapraszam, proszę Państwa, no, Państwo jesteście osobami, które pracują na co dzień z systemami, więc myślę, że tu jest, będzie troszeczkę łatwiej i teraz tylko i wyłącznie kwestia decyzji, czy jednak ma to robić pracodawca. Niestety konsekwencje błędów pracodawcy ponosi biuro księgowe, no bo to ono będzie korygować listy płac, zaliczki i tak dalej. Więc pytanie, na którą stronę to przesunąć, który pracodawca będzie w stanie to zrobić sam, czy będzie chciał, czy ma osobę, która będzie mogła to robić. Pani Justyna się pyta, czy istnieje możliwość zmiany instytucji finansującej. I jasne, Pani Justyno, w każdej chwili proszę o telefon i przeprowadzamy Państwa. Jest to bezpłatne dla Państwa i dla pracodawcy oczywiście. Odbywa to się w ciągu praktycznie błyskawicznej. Podpisujemy umowę o zarządzanie najpierw z nową firmą, a potem wypowiadamy umowę ze starą firmą w tej kolejności. Nie można tego zrobić odwrotnie. My taki proces przeprowadzamy. No trochę tego było, więc nie ma problemu. Tylko informacje, jaką firmę Państwo macie i jaką firmę chcielibyście. Natomiast rozmawiamy z pracodawcami, powiem Państwu szczerze, że pracodawcom jest wszystko obojętnie. Oni mówią, żeby tylko ktoś z naszej głowy to wziął. My i tak połowy tego nie rozumiemy. Jeżeli dla księgowości jest to uproszczenie,
jesteśmy za i tak na razie, na chwilę obecną niewielka liczba pracowników do tego przystępuje. Ale to łatwiej dzisiaj uporządkować te tematy. Jeżeli chcielibyście Państwo, aby tych pracodawców troszkę Państwa zmobilizować, zdyscyplinować, przekazać im taką, a nie inną informację lub wziąć na swoje barki pewne ciężary decyzji przeniesienia instytucji finansowej czy argumentacji, no to proszę bardzo, dzwońcie Państwo, będziemy tutaj jak najbardziej działać. Dla nas jest też wygodniej, jeżeli w danym biurze mamy tylko jedną instytucję, wówczas pracodawcy, którzy dzwonią, też jest nam łatwiej pewne rzeczy wyjaśniać i tłumaczyć. Tu jeszcze mamy pytanie, ja już sobie, Panie Emila, czy można jeszcze raz powtórzyć, jeśli umowa zarządzania i prowadzenia była podpisywana w kwietniu, wynagrodzenie płatne, już wracam na ten, ja wiem, że ten rysunek jest tutaj naszym ratunkiem, czyli umowa o zarządzanie i prowadzenie była podpisywana w kwietniu. Jeżeli macie taką Państwo sytuację, że umowa o prowadzenie i zarządzanie jest podpisywana w kwietniu, obie umowy, to wynagrodzenie płatne jest z przesunięciem, czyli za kwiecień w maju. To pierwsza wpłata do PPK jest 10 maja, tak? Razem z wypłatami, czy konieczne do 15 czerwca? Nie. Ponieważ umowy były podpisane w kwietniu, a przepis mówi, że możemy najszybciej zapłacić pieniądze do instytucji finansowej następnego miesiąca po powstaniu stosunku prawnego, czyli po podpisaniu umowy, to co Pani napisała jest prawidłowe, czyli pierwsze potrącenia składek są w maju, przelew do instytucji finansowej może iść w maju i wtedy naliczenie zaliczki na podatek dochodowy od składki pracodawcy jest w maju. Wszystko się odbywa wtedy jednego dnia, tak? I to jest najlepsza sytuacja, chociażby z jednego powodu. Jeżeli przelanie pieniędzy do pracownika i przelanie pieniędzy do instytucji finansowej odbędzie się tego samego dnia, to zlikwidowaliśmy jeszcze jedno zagrożenie. Nie będzie przerwy między tymi dwoma zdarzeniami. Jeżeli pracownicy, a tak będzie, będą składali deklarację rezygnacji, bo nie wiem, dostał pensję i on dopiero zorientował się, że jest PPK i nie chce, to ta deklaracja rezygnacji przyjdzie już do pracodawcy po przelewie pieniędzy do instytucji finansowej, czyli nie będzie trzeba robić żadnych korekt, bo gdyby ona przyszła niestety przed przelaniem pieniędzy do instytucji finansowej, to będzie niesłusznie potrącona składka i tutaj trzeba będzie robić korekty, zwroty składki i tak dalej. Więc wpłata pieniędzy do instytucji finansowej w dniu wypłaty wynagrodzenia jest idealnym rozwiązaniem przede wszystkim dla biur księgowych, przede wszystkim i jak najbardziej możecie Państwo komunikat, który my szykujemy, zastosować i poprosić pracodawców, żeby tak robili. Jeżeli dacie Państwo nam sygnał, a my obsługujemy Państwa pracodawców, my też taką informację przekazujemy. W dniu wypłaty wynagrodzenia przelewasz, drogi prezesie, pieniądze do instytucji finansowej. To jest najlepsze, co Państwo możecie zrobić. Z kolei wypłata za maj w czerwcu, to druga wypłata do PPK jest najlepiej 10 czerwca razem z wypłatą. Tak, tak. Od kolejnych pensji już nie trzeba przejmować się miesiącami. Można oczywiście jak najbardziej w tym samym miesiącu, co jest najlepsze. Natomiast ta pierwsza pensja była tylko problematyczna, jeżeli wypłata pierwszej pensji ze składkami PPK będzie w tym samym miesiącu, co podpisanie umowy o prowadzenie, to będzie jedyny miesiąc konfliktowy, bo w tym miesiącu nie będzie można przelać pieniędzy do instytucji finansowej, w związku z czym będzie problem z naliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od składki pracodawcy. Czy macie Państwo jakieś wzory umów między biurem a pracodawcami w zakresie PPK, odpowiedzialność, zadania i tak dalej? Mamy podział zadań i wytyczne i wskazówki, natomiast no my nie do końca możemy tutaj ingerować w Państwa umowy. Ale to, co widzimy z doświadczenia, księgowi sobie często robią tak, że robią podział zadań i mówią, jeżeli w takich terminach takie rzeczy się będą zdarzać i te zadania będą robione, to my bierzemy odpowiedzialność za swoje zadania, pracodawca zgodnie z umową podwykonawstwa, bo finalnie i tak pracodawca za wszystko odpowiada, tak? Tu chodzi o to, żeby pewne rzeczy nie przekraczać. Czyli jeżeli Państwo umawiają się z pracodawcą, że płaci w dniu wypłaty pensji, a zapłacił sobie później, to on ponosi konsekwencje faktu, że Państwo nieprawidłowo naliczyli zaliczkę na podatek dochodowy od składki pracodawcy. Więc pewne wykaz czynności, terminy do zrobienia, czyli takie ułożenie logistyczne, które wytyczne daje biuro księgowe do pracodawcy, mamy.
zdanie o tej odpowiedzialności tam jest jak najbardziej, natomiast no, główną umową, która państwa reguluje z pracodawcą, jest jednak ta główna umowa, tak? No, PPK jest obowiązkowe dla pracodawcy, więc wchodzi zakres tak jak JPK, ZUS, podatki skarbowe, podatki do urzędu i tak dalej, więc to jest tego typu usługa jednak. Więc to, co możemy, to państwu damy. Jak się liczy 90 dni nowych zatrudnionych, jeżeli przed umową pracę. Proszę państwa, wyślę państwu jeszcze nagranie z poprzedniego tygodnia. 90 dni liczymy od pierwszego dnia zatrudnienia, dni kalendarzowe, nie miesiące. Natomiast musimy zawsze najpierw sprawdzić, czy w ostatnich 12 miesiącach ta osoba nie była z nami związana umową, znaczy z nami, z pracodawcą. Oczywiście mówimy zawsze tylko i wyłącznie o umowie, która jest obligowana do płacenia składek emerytalno-rentowych. I w 91 dniu możemy podpisać umowę o prowadzenie, natomiast to, co my zalecamy i możemy ten mechanizm przerobić i przedyskutować na przyszłym tygodniu, to żeby pracodawcy, jeżeli już będą zapisywali pracowników, zapisywali w ostatnim dniu miesiąca po wypłacie wszystkich pensji w tym miesiącu. Co to spowoduje? Że każda kolejna pensja wypłacona już ze składką PPK będzie w następnym miesiącu, czyli jeżeli na koniec miesiąca zapisał jakiegoś pana jednego Jasia do PPK, dołożył go, to wtedy wszystkie pieniądze, które pan Jan otrzyma w lipcu, będą mogły normalnie, prawidłowo być przelane w tym samym miesiącu do instytucji finansowej, w tym samym miesiącu zaliczka będzie mogła być naliczona, tylko i wyłącznie dlatego, że daliście sygnał pracodawcy, że on ma zawsze zapisywać pracowników ostatniego dnia miesiąca po przelaniu wszystkich składników wynagrodzenia. Jest to możliwe, dlatego że to pracodawca decyduje o tym, kiedy zapisać pracownika. On ma czas od 91 dnia stażu do 10 dnia następnego miesiąca. I zgodnie z ustawą pracodawca decyduje, kiedy ma zapisać pracownika. Ale jemu jest obojętnie takiemu pracodawcy, bo on nie wie, jakie konsekwencje to ma zapisanie 15, 20, 30 czy 1. Więc dajemy właśnie te wytyczne. Nowych pracowników ostatni dzień po wypłacie pensji, tak? Przelanie do instytucji finansowej w dniu wypłaty pensji. To spowoduje zmniejszenie w olbrzymim stopniu niepotrzebnej pracy dla biur księgowych. Więc warto byłoby się takimi wytycznymi podeprzeć i takie wytyczne dać pracodawcom. Czy rezygnację podpisujemy przed 90 czy po 90? Nie ma znaczenia, Pani Moniko, rezygnację pracownik może podpisać w pierwszym dniu, jak przyszedł do nas do pracy. Ona i tak będzie miała takie żywe zastosowanie po 90 dniu, bo wcześniej ta osoba w ogóle nie ma uprawnienia. Pierwszy dzień, który przyszedł do pracy, może dać rezygnację. Oczywiście musi to być po dniu wejścia w życie ustawy dla danego pracodawcy, czyli jeżeli chodzi o czwartą turę, nie może to być rezygnacja z 2020 roku. Tylko z 2021 roku. Czy można już podpisać rezygnację w pierwszy miesiąc? Tak, można, wszystko można. Dobrze. Dobrze, wracając jeszcze szybciutko do tych spraw korekcyjnych. Korekty, zasady bilansowania, czyli jeżeli tutaj przejdziemy sobie to pamiętajmy, że nie cofamy się do starych list płac, tylko jeżeli żeśmy źle naliczyli kwestię pensji, bo na przykład mamy tutaj tak, pensję brutto 6 tysięcy, składka pracownika, to akurat był przykład no z PFR-u, to przykład taki wypasiony, czyli pracownik dał 2%, dał drugie 2%, bo może do 4%, pracodawca dał obowiązkowe 1,5% i dołożył 0,5%, bo sobie na przykład uszył benefit płacowy z tego tytułu, dał podwyżkę bez ZUS-u, tak? To wtedy jest to naliczenie, tak to wygląda, ale pracownik w ostatnim momencie jednak poszedł na L4 na 5 dni, co spowodowało, że tak naprawdę powinien mieć naliczone wszystkie składki nie od 6 tysięcy, tylko od 5 tysięcy, ale to już poszło. Poszło przelanie zrobione, załatwione, L4 przyszło za późno, znaczy za późno żeśmy sprawdzili, czy to odhaczyli, w innych dniach to było robione, w związku z czym nie robimy nic z tą listą, tylko bilansujemy, czekamy do pierwszego miesiąca, w którym pracownikowi będzie można zbilansować. Tu akurat był przykład, że on kolejne 2 miesiące był na długim L4, pamiętamy od zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych, nie naliczamy składek PPK, w związku z czym
dopiero wrócił do pracy w lutym i dopiero w lutym ten 1000 zł, który cały czas w buforze zminusowany nam siedział i czekał, dopiero możemy tutaj zbilansować w lutym, obniżając, pracownik dostał wynagrodzenie 6000, ale my bilansujemy podstawę naliczenia składki do 5, bo nam ten 1000 zł wisiał. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o zasadę bilansowania. To jest ta rzecz, którą warto. To wszystko do Państwa pójdzie, więc będziecie Państwo mogli sobie spokojnie to przejrzeć. Jalku, to jeszcze patrzę, co jest istotne. Korekty. Korekty naliczone, wpłaty do PPK nie przekazane do instytucji finansowej. Proszę Państwa, jeżeli nie przekazaliście pieniędzy do instytucji finansowej, a jest już osadzona lista składkowa i należy dokonać korekty, tu jest prośba, aby się przed dokonaniem tej korekty, przed zmianą jednak skontaktować z Centrum Obsługi. Także w ogóle jak Państwo wejdziecie na ekran EPPK w każdej instytucji, u każdego agenta transferowego, na pierwszym ekranie jest numer telefonu właśnie na taką linię techniczną do agenta transferowego, który jest w stanie powiedzieć tu kliknąć, tam przesunąć. No Pani Iwona nie będzie w stanie odbierać telefonu od wszystkich, nie ma takiej możliwości. Też prowadzi non-stop dla Państwa szkolenia. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację, że mam inną listę, a wsadziłem inną, co mam zrobić, to właśnie tam jest numer telefonu, który cały dzień można spokojnie dzwonić i w bardzo przyjemny sposób, bo ja też nieraz dzwoniłam, można takie rzeczy załatwiać. Nie trzeba dzwonić do opiekuna z instytucji finansowej, bo on raczej nie będzie w systemie bardzo biegły, on jest bardziej się zna na produkcie PPK. Trudno dzwonić do szkoleniowca, my też nie zawsze odbierzemy. Najlepiej na linię techniczną, właśnie na pierwszym ekranie, w którymś z narożników jest zawsze numer telefonu do agenta transferowego i tam spokojnie można ten temat omawiać. Dobrze, tego już nie będę robiła, to są korekty, bo to będziemy robili sobie w maju, dlatego że to dzisiaj do Państwa to i tak nie będzie istotne. Ja bym wolała Państwu powiedzieć tą rzecz, żebyście Państwo wiedzieli, bo niestety pracodawcy wypełniają złe dokumenty, dają złe dokumenty pracownikom i teraz efekt jest taki, pracodawca daje złe dokumenty pracownikom, nie pokazuje Państwu tych dokumentów, w związku z czym im się wydaje, że podpisują deklarację rezygnacji, a nie podpisują, albo odwrotnie, wydaje im się, że zapisują wniosek o PPK, a nie zapisują. No są przypadki, gdzie pracodawca daje wszystkie 8 dokumentów i każe wypełnić wszystkie. No, ale kto ma z nich czas czytać? Ja tylko uprzedzam, że tak, mamy 8 podstawowych dokumentów, ja Państwu je wyślę ten wykaz, i ja zwracam tylko uwagę, że tak, najczęstszym dokumentem niestety jest ta deklaracja rezygnacji, ale ja zwracam uwagę na kolejne 2, to jest wniosek o zapisanie się. Dosyć dużo osób, 55+, jeżeli już na chwilę zatrzyma się i zorientuje się, czym jest PPK i dowie się, że dla nich to jest jedyny ratunek, to zaczyna się zapisywać, ale są 2 bardzo podobne wnioski. Jest wniosek o zawarcie dla 55+ i to jest ten, o, i tu mamy u góry małymi literkami napisane i na to zwracać uwagę, dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia i bardzo podobny wniosek dla osób, które złożyły deklarację rezygnacji, a dzisiaj chcą zmienić swoją decyzję i tu macie Państwo, one są naprawdę, te wnioski są bardzo podobne. Pod spodem jest napisane dla osób, które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat PPK. To dzisiaj składają wniosek o dokonanie wpłat. Czyli to jest tak naprawdę mniejsze. 2 i 5 dokument, bardzo podobne. Tak, o, na pierwszy rzut oka, zobaczcie Państwo, one się niewiele różnią i niestety są często mylone, a w związku z tym nie są ważne, w związku z czym niesłusznie naliczymy składki albo niesłusznie ich nie naliczymy. W związku z czym no konsekwencja właśnie jest potem w biurze księgowym, bo co teraz? Jeżeli Państwo tych dokumentów nie widzieli, bo na przykład podjęli decyzję, że to pracodawca odbiera dokumenty, sprawdza i on jest odpowiedzialny za to. No on jest odpowiedzialny, on poniesie konsekwencje, ale robota jest u Państwa. Więc ja myślę, że też warto tej roboty sobie zaoszczędzić. I ostatnia rzecz, którą mamy, rotacja pracowników. Proszę Państwa,
szybciutko przez to przejdę, bo to jest ostatni punkt, który będzie miał jak najczęstszą sytuację, szczególnie u małych pracodawców. Pamiętamy, do 90 dni nie przejmujemy się pracownikiem, aczkolwiek zawsze trzeba sprawdzać, czy to 90 dni niestety kumulacyjnie nie wystąpiło już nam w ostatnich 12 miesiącach. I uwaga, zatrudniamy nowego pracownika, powiedzmy, że było zatrudnienie na dzień 1 lutego, czyli jedziemy standardem, 90 dni stażu sprawdzamy, jak najbardziej, zapisujemy od 91 dnia do 10 następnego miesiąca. Przypominam, że warto wtedy pomyśleć o nałożeniu tych wytycznych ostatni dzień miesiąca po wszystkich pensjach. Tu akurat jest przykład, że był zapisany ostatniego możliwego dnia, czyli 10 czerwca. Pracodawca powinien dać wówczas informację, że taki pracownik składa oświadczenie o zawartych wcześniej PPK. I teraz pracownik ma prawo po złożeniu takiego oświadczenia dowiedzieć się, że albo składa wniosek o transfer, albo nie. Czy może inaczej, składa wniosek sprzeciw o transfer lub nie. I o tych informacjach powinien decydować, znaczy informować go pracodawca. Czyli jak najbardziej może pracodawca od nas, zresztą pracodawcy od nas dostają komplety dokumentów do zastosowania w danej sytuacji, tak? I to warto, żebyście Państwo wiedzieli, co prawda pracodawcy się tym zajmują, ale jak Państwo takich dokumentów dotrzecie, to żebyście wiedzieli, co to znaczy złożenie sprzeciwu transfer i niezłożenie takiego sprzeciwu. Wszystkim tym się zajmuje pracodawca. Niestety pracodawca do Państwa dzwoni, do biur księgowych dzwoni i mówi, pracownik mi to złożył, to co mam z tym zrobić? Państwa, no odesłać go najchętniej na portal EPPK i powiedzieć, proszę Pana, ma Pan tu wszystko napisane, można zadzwonić i się zapytać. Właśnie te tematy związane z transferem, ze zleceniami, te tematy EPPK rozwiązują. Żebyście Państwo też nie brali wszystkiego sobie na głowę, tylko umieli w odpowiedni moment, na odpowiednią platformę, w odpowiednie miejsce przekierować pracodawcę, tak? Bo to nie są rzeczy trudne, natomiast no, są rzeczy nowe, a my od nowego to tak troszkę uciekamy. Dobrze, proszę Państwa, to są najważniejsze rzeczy, które chcielibyśmy tutaj Państwu dzisiaj przekazać. Tego jest trochę, więc ja już Państwa nie męczę, czyli nagranie, prezentacja, taki przykład wytycznych dla pracodawcy damy Państwu i wykaz tych dokumentów z dokumentami jako pakiet. Będziecie Państwo mieli komplet, aby takiego pracodawcę obsługiwać. I proszę pamiętać, jeżeli mamy pracodawców, którzy potrzebują wsparcia, my dzisiaj pracujemy do 24, więc przekierować, ja się wyłączam, kończę, bardzo Państwu dziękuję, bo widzę, że już mój telefon się grzeje, więc chciałabym tutaj być do dyspozycji, szczególnie dla Waszych klientów, którzy dzisiaj... Można dzwonić do mnie, jak najbardziej można dzwonić do mnie, jeżeli nie odbiorę, to oddzwaniam, wysłać mi pilnie SMS-a, jeżeli jest to coś pilnego z dzisiejszym dniem, czyli podpisaniem umów o zarządzanie, to dzisiaj, a jeżeli nie, to zapraszam od poniedziałku, bo chcielibyśmy dzisiaj być dyspozycyjni najbardziej dla Państwa pracodawców, dla klientów, którzy dzwonią w sposób, nazwę to nieograniczony, czyli... Wszystkimi możliwymi drogami próbują się z nami skontaktować, a my chcemy faktycznie ich jak najszybciej przeprowadzać. Więc sprawy związane z umowami o zarządzanie i pilni klienci dzisiaj, wszystkie pozostałe sprawy zapraszam w poniedziałek, od poniedziałku jesteśmy do Państwa dyspozycji. No dziękuję, tak, przyda nam się siła, wczoraj do 23, także trochę tego jest. No ale to też, żeby Państwo z nami współpracują, więc my chcemy też Państwu pomóc, żeby jakoś to wszystko razem ogarnąć. Kto jak nie my. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia, miłego weekendu i do zobaczenia.